autentyczny z ubiegłego roku, który się wydarzył w sądu sierpień, chyba wrzesień, w województwie bielskim, nie? Jest dwóch braci. Są na dancingu, po prostu poszła dziewczyny, nie? No także ten młodszy tam coś się uskarżał temu starszemu bratu, że tam, nie, z tą dziewczyną coś nie tak, czy tego, nie? Bo ktoś z trzeciej osoby się dosłownie dowalał do tej dziewczyny, nie? Doszło do tego, że wychodzą na dwór, dochodzi do bójki, nie? Ten starszy uderzył tego faceta, ten się przewraca, odchodzi, nie? Ale młodszemu to nie daje spokoju, bo jakiś czasie wraca się z powrotem, patrzy, że tym leży, zabiera mu tak portfel, zegarek, takie różne drobiazgi, kopie go na ziemię, nie? Z tego się powoduje normalnie napad z rabunki, nie? No i śmierć przy tym. W tej chwili oczekują na wyrok, nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Mi się wydaje, że te sprawy impulsywnie jakoś wypływają. Z samego już organizmu, z samego umysłu. Człowiek jest zdecydowany, tak, ja bardzo pomocna w tym wypadku jest jakaś obrona, może ruch ręki poszkodowanego czy coś. Tak ja myślę przynajmniej. I wtedy następuje ta reakcja człowieka tego, który napada. To potęguje to i wzmaga, przyspiesza reakcję człowieka, który napada. Ale tak jak już zaznaczyłem, to jest moment, po prostu jest moment, w którym... To jest błyskawiczna decyzja. Robi się, można powiedzieć, ciemno w oczach, się uderza. Dużą rolę też to odgrywa, czy to jest jego pierwszy napad w życiu, czy to już jest tam któryś z kolei, tak? No to już sprawa później rutyny, nie? No, najgorzej to chyba przy pierwszym właśnie przeżywa, te, bo moment uderzenia, boi się, nie? Bo jednak czy zrobi temu człowiekowi jakąś krzywdę, nie? Chce zabrać te pieniądze, no ale pozbawić życia takiego, to no, też jest na sprawa trochę. Znam takich i to można by psychologicznie wyczuć, czy ten człowiek jest zdolny. Bo gdy się rozmawia na różne tematy, nie mówiąc o napadach, o kradzieżach, ale książki czy film się ogląda razem z nim i później z wniosku tego, jak mu się ten film podobał, tego, jego charakter, prawda, z każdej rzeczy, że jestem w stanie rozszyfrować takiego człowieka, skłonny by był do planowanego takiego napadu, czy nie, prawda? No to faktycznie nie idzie się planowo, żeby kogoś zabić, nie? Tylko go obezwładzić, nie? Bo ja go mogę lekko stuknąć, on gdzieś uderzy głową przykładowo i od tego uderzenia ponosi śmierć, nie? Nie każdy przestępca, mimo że ja siedziałem, ale ja bym na to nie poszedł w życiu. Na te dziewiąte, rozumiem pan? Nie mój chleb, nie mój cel. Tak samo jest złodziej. Jeden jest kieszonkowiec, nie pójdzie na pukane gdzieś na mieszkanie, rozumiem pan? Bo to nie jest z niego robota. I mu to nie wyjdzie, on się boi. Tak jakbym pierwszy raz był karany, rozumiem pan, jak pójdzie do mieszkania odpowiedź. Drugi tylko na włamy. On stale tylko będzie siedział na to. To jest jak... Tak, złodziej nie pójdzie tam na bójkę. Nie pójdzie na bójkę złodziej. Jak pan jest złodziej za bójkę, to jest okropna w więzieniu nawet. O patrz, za milicjanta się. Taka jest prawda, bo złodziej za milicjanta, rozumiem pan. Taka jest... Tutaj to z tym numerem to nie każdy numer pójdzie, że on karany, to on jest, wie pan, przychylny na to. Nikt mi zaproponuje jakiś, że choćby i ona wykręci, powiem człowieku. No taka jest prawda. Przecież każdy z nas liczy się, że to się nie wyda. No bo mimo wszystko, no że tam już mamy tych parę lat odsiedziane, jesteśmy przyzwyczajeni, to już na nas takie obrażenia nie wybiera. Człowiek nie chce, no. Chce mieć tą wolność. Chciałby mieć pieniądze, no i tą wolność, no ale czasami to nie wychodzi. Przestępcom powrotnym, umieszczonym w ośrodku przystosowania społecznego, pokazaliśmy film z wizji lokalnej autentycznego napadu. Z dworca wschodniego, jak oni byli w tym miejscu, co my teraz, zaczęliśmy iść za nimi. Myśmy podchodzili tam do nich, to oni stali mniej więcej tak, jak teraz stoją, ci to pokazują. No i to było tak, że ona kurtkę miała na sobie i on jej zdejmował tą kurtkę, czy ona zdejmowała. Dokładnie było widać, żeśmy podeszli, to ona zakładała, pomagał jej zakładać z powrotem tą kurtkę. No i żeśmy podeszli do nich już wtedy. No i żeśmy Jerzyk do niej się pyta, po co, że ona to przyszła. Jerzyk mówi, o co ty od niej chcesz? Mówi, odwal się, mówi, dasz pieniędzy, mówi, będzie ok, może sobie iść. No i w tym czasie Anka podeszła, zdaje się, na bok. Zatem mówi, odczepcie się ode mnie, co wy chcecie. No i ja tak podeszłem do niego, wziąłem mu rękę, drugą, tak chciałem odchylić. No i wtedy w tym momencie on mnie ręce odtrącił, ten sposób, tak, tak? I mnie odepchnął. Tak mnie tutaj jeszcze wziął, tak odepchnął. Odepchnął od siebie, tak? Tak. No i wtedy Jurek mówi,
chce odejść. Mówi, nie umie załatwiać tego, czy coś w tym rodzaju powiedział. I to nie. Do tego chłopaka właśnie. Co zrobił Jurek? No i poszedł do niego i tak samo mniej więcej go wziął. Tak? Tak, tak. I Jurka tak samo. Też odetchnął. Tak, tak. Jurek wtedy podskoczył i go uderzył w twarz. Czym? Pięścią. Pięścią, tak? Zdaje się, pięścią, tak. I co? No wtedy on się potknął do tyłu. Tak? O, w ten sposób? Tak. I co dalej było? No i on wstał. Tak. No i się rzucił na Jerzyka, Jurek. W jaki sposób? Uderzając? Pięściami tak. Do bicia, tak? Do Jurka. Tak. Rzucił się na niego. No i w tym czasie Jurek... Nie wiem, czy... Czy była szarpanina wtedy? Tak się jakby... Zaczęli się szarpać trochę między sobą. Tak. Rozumiem, tak? Tak. I wtedy Jurek... Wydaje się, że miał ten kamień w ręku. No i go uderzył. No i wtedy upadł. Ja się nachyliłem nad nim, miał całą twarz we krwi. Jurek, mówię, żeby wziąć, mówię, karetkę zadzwonić, co żeś mu zrobił. No i dalej, ja mówię, Jurek, przecież mogłeś go zabić. On mówi, może już się to stało. Ja mówię, co, może po karetkę, żeby zadzwonić. On mówi, nie, żeby go zamaskować, z kamieniami, żeby go obłożyć. Wiesz, gdzie jest armii czerwony, tak? No. Pod siódemką jest taka przelotowa brama, ciemna. Ty tam stój w tej bramie, a ja go wprowadzę, że niby tam są te dolary, rozumiesz? No to jest na sprawę. Więc leć tam, a ja tam za chwilę zapiszę, no, jak przyjdę. No na razie. No to na razie. Nie, to ty jeszcze nie dochodzę. Ja teraz przychodzę, mówię, tu chodźmy, przejdziemy się po tym siódemkę, a ty stoisz na miejscu. No. Ja tam przychodzimy. No tak, no i teraz... A, dzień dobry. To jest kolega właśnie. Słyszałeś pan, że pan ma, chce zakupić pewną ilość dolarów, tak? No akurat tu jest taka sytuacja, okazja, mam głowę po prostu, której na górze w tej bramie i ewentualnie mógłby pan załatwić. Przygotowany byłem na kupno czegoś innego, aż to okazja. Tak, ja to zanieszczę. Nie mam 40 dolarów, a reflektuję. No tak, to może zrobimy w ten sposób, pan mi da pieniążki, ja skoczę na górę tylko i raz tą sprawę załatwimy, żeby tutaj, wie pan, specjalnie nie stoi, bo i sąsiedzi to widzą, także... No ale tak pieniążki, jak ja nie widzę dolarów, no... No proszę pana, no jest taka historia, że mnie też tam na górze nie zawali, ale muszę, wie pan, jak to się mówi, 50-50. Pieniążki, dolary już tutaj, jak decyduje się pan raz dwa, bo tu nie ma czasu specjalnego. No jak, ale nie widzę pieniążki. No, człowieku, no, i tym też. No wiesz, tu jest te parę złotych, no, ale nie jest tyle, co ty mówiłeś, no. Może zrobimy w ten sposób, że ja wezmę te pieniądze, na razie, wiesz, spotkamy się w umówionym miejscu, no gdzie? To jest, bo... Niemal zostanie już teraz odwrotny. Ale nie wiadomo, co z nim teraz, nie wiadomo, czy on żyje, czy on nie żyje, bo jak upadł. No może ma jeszcze gdzieś. No gdzie ma? Trzeba sprawdzić. Wy podawaj, bo ktoś idzie, szybko tam do uciekać. Tu jeszcze ma. Tu jeszcze 2000. No i co? No i co? Musimy stąd uciekać, bo sytuacja stworzyła się taka, że człowiek nie leży, no, nie rusza się na... My w zasadzie mamy te parę złotych... Dobra, to znikamy i spotykamy się pod remisu. Tak, tak, w razie to się nie znamy. Trzymaj się. Ja, jeżeli mam kogoś osądzać i skazać na jakiś wyrok, ja muszę mieć poszlaki, niezbite poszlaki, świadków. Muszę mieć dowody rzeczowe. Paczka zapałek czy papier, to by się wskazywało, że ty posiadasz zegarek poszkodowany. Namacalny jakiś dowód? Tak, namacalny dowód, że miałeś ten namacalny zegarek, ja tu mam ten zegarek. No. Więc jak się wytłumaczycie, jak się oskarżony wytłumaczyć z tej sytuacji? Ja do końca mówię, no, ja do końca mówię, że to nie mój zegarek, nie moja ręka. Tak. Ale dobrze. A metody śledztwa naszego to my znamy, chyba Wysoki Sądzie. Ja nie będę tutaj, bo wiary już nie mam, pozostałem udowodniona wina, ale jak było śledztwo przeprowadzane i wymuszono ode mnie te właśnie zeznania, które potwierdzają, jak tutaj Wysoki Sąd mi czyta, że ja dokonałem tego.
Ja się nie przyznaję od początku do końca, że ja brałem tego zegarka w ręku, z tym człowiekiem nie miałem nic do czynienia. Ale zegarek. Zegarek. Znaleziono. W depozycie mi podrzucili i tak mi przypocowano tutaj. To sprawę jakąś lewą. Oskarżony nie liczył, że może nawet popełnić zabójstwo na pokrzywdzonym. Liczył jedynie z chęcią uzyskania posiadanych przez niego pieniędzy, ponieważ na pożyczkę pokrzywdzony nie wyraził zgody. Wobec tego oskarżony użył siły, uderzając go, co nie może być sugerowane chęcią zabójstwa. Ja bym powiedział tak, że jeżeli chce się od kogoś pożyczyć pieniądze, tak, to robi się to i chce mu się oddać, to przykładowo było przecież te spotkanie w knajpie, więc mógł mu od razu powiedzieć w restauracji, słuchaj ty, potrzebne mi są pieniądze, tyle i tyle, pożycz mi. A nie iść tam do ustronnej bramy na odludzie i tam mówić o pożyczce. To więc oskarżony automatycznie z chwilą postanowienia tej pożyczki automatycznie z tym zamiarem szedł, że gdy ten mu nie pożyczy te pieniądze, tam go będzie w tym bramie bił za to. Oskarżony godził się wobec tego na napad. Na napad. Na rozbój. Godził się na rozbój. Nie myślał jednocześnie o pozbawieniu życia. Śmierć nastąpiła w wyniku przypadku uderzenia o ostrą krawędź krawężnika. Ale tu chodzi o moralne uderzenie się oskarżonego w stosunku do wypadku samego. Że widział człowieka, który leży, który nie daje poniekąd znaku życia i tej pomocy mu nie udzielił, a fakt udzielenia pomocy mógł właśnie nie spowodować tragicznych skutków w całym tym zajściu. Nie, ale ja z tym się nie mogę pogodzić. Jeżeli ktoś już nie żyje, to mu się pomocy nie udziela. Więc najpierw trzeba stwierdzić, czy ten człowiek daje jeszcze jakieś poznaki życia. Czy oskarżony żyje, czy zmarł, to trudno, żeby był ekspertem do spraw medycznych i stwierdził, czy on znajduje się w stanie śmierci klinicznej, czy też może tylko udaje. Tak, ale... A zatem oskarżony pozostaje... Ekspertyza sądowa wykazała, że 3 godziny, dopiero po napadzie, poszkodowany zmarł. Gdy udzielono by mu natychmiastowej pomocy, w trakcie godziny, starczyłoby 3 godziny, przykładowo 2 godziny czasu na udzielanie tej pomocy. Starczyłby jeden telefon do pogotowia czy na milicję, podać numer bramy, gdzie znajduje się taki a taki osobnik. Praktycznie rzecz biorąc, to moim zdaniem wygląda w ten sposób, że jeżeli ja uderzę, to jest moment, uderzam, człowiek pada, ja mu sięgam do kieszeni, bo w tej chwili, czy on padnie w takiej pozycji, będzie leżał, czy w takiej, ja go ewentualnie trochę odwrócę i sięgnę mu do tej kieszeni, wyciągam te pieniądze, to ja w tym czasie nie zastanawiam się w ogóle, czy on żyje, czy on nie żyje. To jest moment, zabieram mu pieniądze i znikam z miejsca wypadku. Teraz powinniśmy te 2 artykuły skomasować. Za nieumyślne spowodowanie śmierci i za pierwszy będzie jako napad. Jako napad, bo chciał dokonać napadu. Wiadomo, że są, że chciał i dokonał tego napadu. A drugie, za dokonanie nieświadomego zabójstwa. Więc wiadomo, że są, że artykuł tam przewiduje przykładowo za nieumyślne spowodowanie śmierci do 5 lat więzienia, a za artykuł 210 do 25 lat więzienia. Więc łączny wyrok. Bo nie może dostać 30 lat. No dobra, to pan rozsądzi. Ani nie może dostać. Nie może dostać 25. Myślę, że w tym wypadku najniższy wymiar kary 15 lat. Dochodzi jeszcze artykuł wtórnej karalności.
tak zwana recydywa, artykuł 60, który powoduje automatycznie zaostrzenie kary o połowę. Ja wnoszę państwa 12 lat. Jeżeli jeszcze widzi w tym człowieku coś, że 12 lat to jest droga tego i 8 mu daje. Jeden z 12. Ja 10. Sąd wskazuje oskarżonego na 10 lat pozbawienia wolności. Thank you.